Szanowni zgromadzeni, rodacy, jakże często w swoim 94-letnim życiu musiałem się przebijać na siłę, żeby powiedzieć trochę prawdy. Otóż ja wam powiem troszeczkę prawdy. Otóż ja, żołnierz Kedywu Armii Krajowej, honorowy obywatel miasta Siedlec, zasłużony dla miasta Warszawy i skazany w 1945 roku na karę śmierci w więzieniu na Pradze, na Namysłowskiej przy 11 listopada w 1945 roku. To jest na pewno zgromadzenie, tak jak mówię, no dobrze, ale ta cholerna targowica i ci sprzedawczycy, którzy w naszej historii, zieloni, czerwoni, niebiescy, sprzedawali ten kraj i handlowali tym krajem. Chcą do dnia dzisiejszego. I wymordowali w tym ponad 200-letnim naszej historii tysiące naszych rodaków, którzy walczyli pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna. I tak, ci czerwoni, zieloni, niebieski, zapewne profity, a wiadomo jak o co idzie, to chodzi tylko wyłącznie o kasę, sprzedawali ten kraj. A ci, co walczyli i walczyli i walczą do dnia dzisiejszego, szczególnie ta młodzież, która się obudziła, z którymi się spotykam na stadionach, czy to w Łodzi, czy w Warszawie, czy w innych miastach, mówię im tą historię. To walczyli, ginęli we wszystkich zrywach naszych narodowych. Sięgnijmy do naszej historii 20-letniej, tej targowicy. Ginęli, albo szli na Syberię, albo szli na emigrację do ostatniej chwili. Jedna druga naszego narodu jest na świecie rozrzucona po ostatnią targowicę, która rozrzuciła piękną młodzież. 800 tysięcy młodzieży polskiej z Solidarności poszło na zachód, bo tu nie mieli miejsca. Ilu ich wróciło? Ile ich wróciło? Bo jeszcze nie mieli do czego wracać. Smutne to, ale prawdziwe. Taki był los naszego narodu. A teraz wam powiem krótkie moje przeżycia, bo długie moje przeżycia przed śmiercią mam możliwość opisania. Napisałem 300 stron i 70 zdjęć i dokumentów dołączyłem. A na pewno mówicie, no dobrze, innych zabijali. Z mojej celi poszedł na przykład mój dowódca, Janczar, pułkownik, powieszony na 11 listopada na Mysłowskiej, gdzie dzisiaj wybudowaliśmy my, więźniowie polityczni, pomnik. Z tej mojej celi poszedł na powieszenie kawaler orderu Virtuti Militari, inspektor głównej komendy Armii Krajowej. Dwa razy odznaczał mnie w czasie okupacji. Pierwsze odznaczenie dostałem za zabicie dwóch gestapowców w słynnej akcji Prim Aprilis 1 kwietnia. To jest opisane w kilku książkach, gdy las był ich domem, reportaż z tamtych lat. Armia Państwa Podziemnego, tam Vitalis Orzeł jest opisany z zdjęciami. I ci dwaj gestapowcy i z tej mojej celi poszedł na stracenie pułkownik Janczar. Powieszony został. To drzewo stoi na Namysłowskiej do dnia dzisiejszego. Został aresztowany prawie przy stole wigilijnym w Gaju koło Węgrowa w 1944 roku, a po 4 miesiącach po aresztowaniu NKWD, bo wszystkie jego akta są spisane w języku rosyjskim, bo Praga była pierwsza wyswobodzona. Na Pradze było 11 aresztów i więzienie. Później była Rakowiecka i te 350 trupów wymordowanych, bohaterów naszych, których dzisiaj czcimy. I chcę wam powiedzieć, ja, jak zostałem prezesem tego związku, tych tragicznym związku, który dziwnym trafem ocaleli. Ale dlaczego ocaleli? Dlatego ocaleli, że Stalin uderzył w kalendarz, a wyszedł Gomułka. I część tych dziwnych szaleńców ocalało. Wyszli na wolność, bo Gomułka też mógł być zamordowany.
Bo komuniści wzajemnie się też mordowali, bo to były dwa systemy totalitarne, hitlerowski i komunistyczny. Hitlerowski wymordował 20 milionów ludobójczym systemem, a stalinowski wymordował 60 milionów, tak udowadniają historycy. I ta, jedni nazywają się zbrodniarzami do dnia dzisiejszego, a tu przy pomocy naszych zbrodniarzy o czerwonym zabarwieniu, których było stosunkowo mało, wymordowali do spółki z naszymi wrogami ze wschodu. Smutne to jest wszystko, a teraz wam przytoczę ostatnie moje wydarzenia jako prezesa. Autentyczne to jest wszystko, w książce będzie opisane po kolei nazwiskami. Zacznę wam od pani premier Suchockiej, kiedy okrągły stół zadziałał. I ja jako prezes, stojąc przy sztandarze skazanych na karę śmierci, bo ten sztandar jest w Izbie Pamięci pułkownika Kuklińskiego, którego przyjmowałem na członka, występowali ci delegaci przemówieniem i opowiadali ten bajer i zamiatali pod dywan tą historię. I te nazwiska, które tam na Rakowieckiej są, nic nie mówią. A może Fildor był Niemcem dla młodego człowieka? A kto to był pan Pilecki? Nie ma stopni, nie ma stopni generalskich, przynależności organizacyjnej na tych tablicach. Nie ma. Chciałem powiedzieć prawdę, bo przy sztandarze stali koledzy, którzy w tym więzieniu na Rakowieckiej siedzieli. I mówię, oni powiedzą prawdę, ci, którzy stoją przy sztandarze. A ja chcę powiedzieć prawdę. Niech pan zaczeka. Przyszedł ten pan nieprzewidziany, jest do zabrania głosu. I chcę wam powiedzieć, jak przechodzicie ulicą Rakowiecką i rzucicie na te tablice z gołymi nazwiskami, nie mówiącymi nic, to u góry jest taki duży napis 20-centymetrowy. To my do czapki kajsiakcy, którzy jeszcze żyli, zebraliśmy parę złotych i poszliśmy do naczelnika, a już mieliśmy lokal w Departamencie Więziennictwa. Represjonowani więźniowie. Chcemy napisać, kto to zrobił, bo nikt nie napisał, kto to zrobił. A naczelnik mówi, proszę bardzo, macie pieniądze, zróbcie. To my do Grawera w tym więzieniu w okresie PRL-u zostali zamordowani. Na drugi czy trzeci dzień już więźniowie zamocowywali ten napis. Nie minęło dwa czy trzy tygodnie. Przychodzi naczelnik uśmiechnięty do mnie, mówi, panie prezesie, a się śmieję, czego pan się śmieje, ja już nie jestem naczelnikiem. Tak zamiatali ją ta Targowica współczesna pod dywan wszystko, a ja mówię, niech pan nie powie, niech pan nie powie, tu pan jak mówi przerwać, a ze mnie się wylewa ta żółć, ta wątroba, bo chcę wam powiedzieć, że ta Targowica, ta Targowica w dalszym ciągu jest. Oni chętnie ten kraj sprzedają za judaszowskie srebrniki. A teraz wam powiem ostatnie wydarzenie, jakie miałem. Ostatnie, za którym moim wydarzeniem wyleciał, to w książce opisuję wszystko ponad 300-stronicowym z dokumentami. Tu mam przy sobie, tu mam zaproszenie. Przysłane przez generała, którego pani Kopacz, ostatnia premier, wyrzuciła z funkcji. Generał broni, lotnik. Wiecie, którego wyrzucił? Pan Majewski. On mnie zaprasza. I do mojego mieszkania przychodzi adiutant jego. Mnie w domu nie było, żona odebrała te zaproszenie. Pan Witalij Skorupka z małżonką zaproszony na poświęcenie tablic pomordowanych pilotów na ulicy Wawelskiej. I ja z żoną poszłem na tą salę zebraną dygnitarzami tych z Platformy i tych generałów z orderami obwieszanymi potąd. I w ostatnim rzędzie się usiadłem. Za chwilę dolatuje ten major, który przyniósł do mieszkania te zaproszenie. Mój pan, to pewnie pan Skorupka, pan przewidziany jest do zabrania głosu. Dla pana jest krzesło w pierwszym rzędzie. A żona mówi, i jest pan przewidziany do zabrania głosu.
ma pan 5 minut. Ja mówię, nie wiem, czy dam radę, postaram się, a żona mówi, ty za dużo, tylko nie mów. Bo ja i do domu miałem już pogruzki, że mnie skończą. Nie zakończyli mnie w 45 roku, to mnie wykończą. Ale ja się śmierci nie boję i nie bałem. Tak samo jak zabiłem tych NKWD-zist, zabiłem tych gestapowców. Tak, Polak mnie wydał po akcji Burza. Polak na ulicy wydał mnie NKWD-zistom. To jest w książce Instytutu Pamięci Narodowej zapisane. Na ulicy Siedleckiej wystrzelałem się. I tym dwóm NKWD-zistom też się nie dałem do dołów zaprowadzić, do Krześlina pod Siedlcami, do dołów katyńskich. Tam zaprowadzili moich 10 oficerów, których zamordowali. Ale teraz wraca do tego wystąpienia. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne wystąpienie. I kiedy usiadłem w pierwszym rzędzie obok ministra o ukraińskim nazwisku, wicepremiera, naczelnego kapelana wojska, i kiedy już wszyscy przemawiali, Skorupka zabrał głos i mówił, szanowni zgromadzeni, dlaczego ja żyję, powiedziałem, dlaczego ja żyję. Szanowni zgromadzeni, oficerowie i rodacy, dlaczego żyję, to wymieniłem co przed chwilą. I mówię, a teraz ja jako ten prezes 15-letni wymienię tylko trzy postacie na tym spotkaniu, których ja jako prezes przyjmowałem do tego związku skazanych na karę śmierci przez komunistów. Otóż pierwszą postacią to jest generał Skalski, który został w późnych latach mianowany generałem. I on ocalał, ale ocalał dlatego, że Stalin uderzył w kalendarz, a Gomułka wyszedł z pudła i wypuścił więźniów politycznych. A drugą postacią jest pułkownik Ziutek Grochowski, pseudonim Ziuk, żołnierz KDW Armii Siedleckiej, starszy ode mnie o 5 lat. Latał przed wojną jako kapral, pilot i musiał pójść do wojska tego ludowego. I Warszawa płonęła, a on już pierwszego pułku walczył nad Warszawą z Niemcami. I dostał karę śmierci, panowie oficerowie, mówię. Za co dostał Ziutek karę śmierci? Pokazywał mi i płakał cele, w której płakał tam na Wawelski, gdzie tą tablicę prezydent Komorowski odsłaniał. Bo patrz, i tak płakałem w tej celi, bo żołnierze, którzy pilnowali, pluli na mnie i mówili, że jestem agentem gestapo. A on był żołnierzem KDW, walczył z Niemcami do końca wojny. A jako pułkownik w Kołobrzegu dowodził pułkiem. I uciekło mu 2 oficerów na Bornholm, bo nie chcieli służyć w tej armii kierowanej przez naszych wrogów. I za tych dostał karę śmierci. To była druga postać. A teraz później chwilę się zatrzymałem i powiedziałem, tu panowie, na pewno będziecie może niektórzy zaskoczeni tą trzecią postacią, którą przyjmowałem do związku skazanych na karę śmierci. Zatrzymałem się chwilę i powiedziałem, szanowni zgromadzeni rodacy, to jest największy bohater XX wieku w naszej historii i będzie, dopóki mój kraj będzie istniał. Będzie największym bohaterem XX wieku. To jest pułkownik Kukliński, którego przyjmowałem na zamku, kiedy został zrehabilitowany. Przyjmowałem go. Bohaterom cześć i chwała. Bohaterom cześć i chwała. Bohaterom. A myśmy siedzieli na karze śmierci, mówię, po miesiącu, po pół roku albo dłużej, w stresie kasiacki, a on żył w stresie 10 lat. Zapłacił śmiercią 2 synów, panowie, śmiercią 2 synów. Co? Leży, wszyscy mówią, kończyć i tak często mnie przerywają niektórzy, bo uważają, że za długo mówię o tej historii. I powiedziałem, on będzie tym największym bohaterem. A teraz panowie, ten generał jeszcze żyje. Chwileczkę. Dajcie mnie dokończyć. Ten generał jeszcze żyje, powiedziałem, żył Jaruzelski. Ten
ten generał, jeszcze panowie wiecie, kogo mówię, on żyje. To było w przededniu śmierci generała Jaruzelskiego. I on, to są jego słowa, powiedział, jak pułkownik Kukliński będzie bohaterem, to my jesteśmy zdrajcami. On powiedział prawdę, powiedziałem. On powiedział prawdę. I kiedy podniosłem, to niektórzy chcieli mnie zaklaskać, a niektórzy głowy pospuszczali ci z orderami potąd. I potem dochodzili do mnie za spodnie, niektórzy brali. Pan powiedział prawdę, dziękuję. Ci niektórzy w mundurach z orderami podchodzili, dziękowali mi. I chcę wam powiedzieć, to jest największa moja satysfakcja i mogę spokojnie umierać, że wydam tą książkę dla żołnierzy i dla młodych ludzi. Spotykam się z młodymi ludźmi na stadionach czasami i chcę wam powiedzieć, żyjemy w czasie taki, psy szczekają, to jest ta Targowica, a karawana idzie naprzód i będzie szła i musi iść.